Panie komendancie, my nie jesteśmy majciarze. Nas małolaty nie interesują. O, jego ekscelencja kuś, Witamy. Co jest grane? Witam serdecznie. Grzegorz Damięcki, Sebastian Fabiański. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o serialu Belfer, którego premiera zbliża się już wielkimi krokami naprawdę, ale jak tak panowie przede mną siedzą obok siebie, to... Nie mogę się oprzeć, żeby nie wspomnieć, że właściwie Zbyszkowie dulscy dwaj siedzą, hmm. bo obaj te role. Choć Sebastian może w takiej dosyć niekanonicznej formie też e, panowie zagrali. Tak. E, więc to takie spostrzeżenie na początek. A ale jak, w moim przypadku to było to, to około 20, 20 lat temu. Ale na tyle to była e, rola zapadająca w pamięć, że i spektakl przecież w złotej, złotej setce. Teatru tak. Telewizji i, 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 i cały czas pamiętana, zapewniam. Więc y, dlatego y, pewnie to skojarzenie na początek. To nie widziałem, przepraszam, Grzegorz. Strasznie mi przykro. Przyjmuję przeprosinę. Ty też, ty, ty też nie, nie widziałeś filmu, więc... Nie, nie Chyba, bo zero. mówimy o Filipa Bajona, także o Paniach Dulskich. <laughs> tak, to, to nie jest tak, że aktorzy przygotowując się do roli w jakiś sposób się sugerują innymi odtwórcami takiej klasycznej roli przecież, jak tutaj w Moralności Pani Dulskiej? Różnie, różnie z tym jest. Podejrzewam, że tu w tym przypadku się nie, nie, pos, nie posiłkują poprzednikami, ale bardzo, bardzo różnie z tym jest. Rzecz, raczej, tak raczej myślę, że to działa tak, że chyba mm, jak zrobić, żeby nie powielić. W sensie, że nie, nie, nie się zastanawiam, że o tutaj fajnie, to ja podobnie, tylko o tutaj fajnie, no to ja muszę zupełnie w inną stronę. Ja bardziej, jeżeli już mówimy o takich kanonach jak Zbysz Kodulski, no to wtedy chyba raczej się ucieka w inną stronę, żeby spróbować jakiegoś nowego rejonu dotknąć. Szukać nowej drogi dla tak, tego tak, bohatera. Tak tak, 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 tak. W przypadku Balfra nie było takich problemów oczywiście, bo to jest oryginalny scenariusz i myślę, że to warto zaznaczyć. Moniki Powalisz i mhm. Jakuba Żulczyka to nie jest żaden e, format tak zwany zagraniczny. E, jak... Kiedy ten scenariusz do panów trafił, to, to, to jakie wrażenie zrobił, jak się go czytało i, i jak, ta pierwsza, tak ta pierwsza, jak tą pierwszą lekturę panowie wspominają? Ja miałem, miałem taką śmieszną możliwość obcowania z Moniką, ponieważ mieszkamy blisko siebie i pamiętam, jak ona była w trakcie, w trakcie pracy nad tym scenariuszem i chodziła taka cała podminowana. Ponieważ robimy zakupy w tym samym sklepie spożywczym, i książki kupujemy u tego samego antykwariusza. Więc ona y, przychodziła jednego dnia, mówiła, że tam wszystko musiała pozmieniać, wszystko poskreślała, wszystko pozmieniała. Myślę, że t, y, y, nie wiem, co, co będzie widać y, na ekranie, ale wydaje mi się, że siłą tego scenariusza było właśnie to, że. Tak, tak dobrze przepracowane były dialogi w tym scenariuszu. To jest coś, co mi się od razu rzuciło w oczy, kiedy czytałem i czyhałem na różne rzeczy, które bym chciał poprawiać, właściwie miałem takie wrażenie, że to jest gotowe, że tego trzeba huchać i dmuchać na to, żeby, te, żeby tego nie, nie poniszczyć. Jeżeli chodzi o moje spotkanie, pierwsze scenariuszem, ja byłem zafascynowany po prostu intrygą. Jak to, to wymyślił, po prostu. Bo to jest, wydaje mi się, taki, taki fundament. Jakub Żulczyk też dodał temu tekstowi takiej, takiej potoczności, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. W, w sensie. trochę, bo to tak. Jest tak że, to jest, że to nie jest, że to no nie jest, Jakub Żulczyk wiadomo, jaką ma literaturę jak pisze. I, I to jest też duży atut tego scenariusza, że on po prostu wsadził w tak zwane, brzydko powiem kolokwialnie, gęby aktorów słowa, które będą im leżeć po prostu, że ten status społeczny determinuje do takiego, a nie innego słownictwa, ten do takiego. I to co mówisz Grzesiu właśnie a propos dialogów, tak zgadzam się z tym, że to, że to jest bardzo duży atut tego scenariusza. Ale wydaje mi się jednak, że fundament tutaj to jest ta intryga, którą, intryga kryminalna, która napędza całą strukturę. I, I gdyby nie ta intryga, gdyby nie ten pomysł, prawdopodobnie nie siedzielibyśmy tutaj. No. Rewelacyjna. Rozlewa się oczywiście na całe to miasteczko, Dobrowice, przy granicy z Rosją. I oczywiście musimy być trochę enigmatyczni, ale chciałabym, żeby panowie opowiedzieli o, o bohaterach. Bo to są. No, można chyba tak powiedzieć, to w, oni się jawią jako czarne charaktery jednak w tym serialu, czy nie? Dajesz. Eee, Adrian Kuś, kto to jest? E, jego ekscelencja. <śmiech> <śmiech> ja bym to powiedział, że to jest bezkompromisowy człowiek czynu. Ale bohater romantyczny, co mnie w nim najbardziej fascynuje, to to, że mm, jednak ma marzenia. I za tymi marzeniami goni, robiąc to, co robi. W zasadzie nie jest to zgodne z prawem. I to są rzeczy, które normalny, tak zwany marzyciel nie poszedłby tą drogą. On idzie. I to, jest, to go odróżnia od, od całej reszty. Myślę, że, że on w coś uwierzył, jemu coś przyświecało, jakaś idea, jakiś cel, jakieś marzenia, i on to po prostu realizował. No, a to, że czasem trzeba przy tym strzelić koledze w jakąś część ciała, czy może zabić celu święca środki, no. Ale z, z, najbardziej fascynujące jest to, że jak czytałem ten scenariusz, to to jest niesamowite, że niby czarnemu charakterowi, ale jednak się kibicuje, jednak chce, żeby on, chce się, żeby on, żeby mu się udało, żeby się udało mu spełnić te marzenia, bo to, no nie wiem, no, w szaleństwie jest metoda jakaś, no jeszcze powiedziałeś bohater romantyczny, ale też jakaś taka delikatność tej postaci jest dodana przez to, że ma młodszego brata, który tak, to jest to jest, też, to jest też właśnie kolejny aspekt bardzo dobrze napisanego scenariusza, że tu mamy bohatera, który jawi się nam jako gangster i, 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 i chłopak, który rządzi podwórkiem w młodości rządził podwórkiem, teraz rządzi miastem, za chwilę rządzi, będzie rządził Regionem, a później polską, bo to tak w hierarchii Scarface'owej, nazwijmy to, i takiej nazwijmy to. Gangsterskiej. E, gangsterskiej jeszcze z czasów zaprzeszłych, no to, to, to tak hierarchia szła no i tak ludzie roz, rozszerzali swoją działalność. I ja myślę, że ja myślę że Adrian Kuź miał takie marzenia, no po prostu wymyślił sobie, że, że będzie Skarfejsem Dobrowic. No. <laughs> Czyli to jest romantyczny marzyciel, a Grzegorz tak. Molenda no to jest człowiek, który ma władzę. Ja z przyjemnością, z przyjemnością sobie przyglądałem się tej mojej postaci, z przyjemnością się z nim zżywałem i musiałbym taki zrobić krótki, krótki wstęp, zrobię go. Bardzo dużo czasu spędzam. Jeżdżąc kiedyś częściej, teraz, teraz może mniej, bo mam troje dzieci, więc to jest pewien obowiązek. Dużo czasu spędzałem jeżdżąc samochodem po Polsce i to takimi bocznymi drogami, odwiedzając różne takie małe miasteczka, zwłaszcza na wschodniej ścianie. Potrafiliśmy z żoną robić taką podróż, nawet zaczynaliśmy w okolicach Suwałk, a kończyliśmy w Bieszczadach. Wzdłuż granicy. I tam spotykałem takich molendów, napęczki, ludzi, którzy dziś na przykład wstydziliby się pokazać swoich rodziców, bo rodzice nadal żyją w biedzie między, nie wiem, między kurami, krowami i tak dalej, co nie jest żadną ujmą, prawda? Cudownie. Sam bym chciał pędzić takie życie. Natomiast yy, dla ludzi, którzy wyszli z nikąd, wypełzli spod takiego przysłowiowego kamienia yy, i w krótkim czasie dorobili się ogromnych pieniędzy na, yy, na przekrętach, na jakichś nieuczciwych akcjach, i dotarło do nich, że te pieniądze dają ogromną siłę, ogromną władzę. Yy, mogą też dać yy, możliwość bawienia się ludźmi, wpływania na czyjeś losy. I to jest jak narkotyk. Takich ludzi spotykałem, tacy ludzie często decydują o różnych ważnych sprawach maluczkich. I tak sobie tego Grzegorza Molendę konstruowałem. Jednocześnie zawsze staram się bronić postaci, które gram. Cieszę się, że dostaję ostatnio propozycję grania ludzi niejednoznacznych Takich, w których jest i dobro, i zło, bo to jest w każdym z nas. W jakimś sensie, na szczęście, chwilowo porzuciłem romantycznych suchotników i, 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 i grywam postacie takie wyraziste, które nie zawsze dobrze kończą. I zawsze staram się staram się ich zrozumieć i gdzieś tam rozgrzeszyć. i Znaleźć przyczynę, dlaczego jest tak jak jest. Również w tym człowieku szukałem jasnych stron, mimo że napisany jest, wydaje mi się, niemalże jednoznacznie jako, jako ktoś zły. I to mnie zafascynowało w tym scenariuszu. Z tego powodu tutaj siedzę. A to, a to jest fascynujące w ogóle, że y, często tak sobie myślę, w ogóle, budowanie negatywnych charakterów polega, tak jak mówisz, właśnie na szukaniu dobrych cech mhm. w nich i ja ostatnio też jakoś tak się mocno yy, nie wiem, ukierunkowałem, ale nie swoim wyborem, tylko tym, jakie propozycje przychodzą. się przychodzą, jakie, jakie role wy, wy, wybrałem finalnie. No to, to tak jak też robiliśmy teraz z Patrykiem nowego Pitbulla, gdzie gram główny czarny charakter, i tak samo niby człowiek zły, a, a, a z drugiej strony ja nie uważam tak. No, po prostu, że, że to, jest, to jest fascynujące, że, 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 że zrozumieć dotrzeć do tego chorego umysłu, bo to są... Bo, znaczy chorego, nie, nie wiadomo czy chorego, może my jesteśmy chorzy, a oni są normalni, może oni widzą coś, czego... I tak dalej, może i tak na to, dalej. Można też tej no. strony spojrzeć oczywiście. No właśnie, i dlatego próba zrozumienia właśnie i em empatii, bo to jest, to jest niesamowite, nie? Że kochasz tego człowieka, że go lubisz. Ciężko chyba inaczej tak mocno wcielić się w postać, jeżeli się buduje taki jakiś rodzaj dystansu do, do własnego bohatera. A poza tym jeszcze jedna rzecz, która, która mi się bardzo podoba, że taka ilość agresji jaką, jaką wygenerowałem w sobie na planie, pozwoliła mi przez ten czas być łagodnym jak baranek w domu. Nie krzyczałem na dzieci, słuchałem się żony. I wykonywałem wszystko tak, jak ode mnie tego oczekiwano, ponieważ ja miałem upust, upust swojej złości dawałem na planie filmu. To mi nie, to mi to, mi to kurde, nie ja się nie wydymiłem na planie. Ja po prostu ostatnio wspominali moi rodzice, że miałem taki set, kilka takich właśnie ról, bardzo takich z kolei. No, też polegających trochę na przyjęciu filozofii bardzo nihilistycznej i takiej depresyjnej aury. I to ci się przerzucało? I przerzucało oj. się i moi starsi mówili, że po prostu, że kurde Sebastian, całe szczęście, że tu już z tego wyszedłeś, bo byłeś nie do zniesienia po prostu. To, to jest nie też ciekawe podejście dwóch różnych aktorów no. do, 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 do Ale jak, konstruowania jak jak roli. Jak, jak fajnie, to że można, jak można różnie. Każdemu to w co innego. ja się to bardzo podoba, że każdy ma inaczej. Wpływ roli na życie osobiste aktora. Można by napisać tak, taką można, pracę, co najmniej literacką, Magisterską, myślę, tak. Albo nawet i Chciałam też zapytać o, o plan, bo wiem z poprzedniej rozmowy, którą odbyłam z Łukaszem Parkowskim i Wojciechem Bokenheimem, że to, to nie było tak, że obsada, aktorzy, ekipa wiedzieli, jak się skończy ta historia. Jak, jak to na Was wpływało? Mówili, mówili mi Łukasz i Wojtek, że to, że to dla waszego komfortu było. Czy to też był komfort, właśnie nie nie, nie, brak tej wiedzy? Kto rzeczywiście jest odpowiedzialny za to, co się wydarzyło? Mnie się to, ponieważ pierwszy raz, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło, że y, trzymano nas w, w niepewności, że ktoś wiedział, a myśmy nie wiedzieli, y, myślę, że to dodawało jakiejś takiej dodatkowej dramaturgii i podnosiło jeszcze y, napięcie. Y, y, Natężenie zmysłów na planie. Dodatkowo chciało się przychodzić każdy do pracy, zresztą żeby miał się swoją, Każdy tak? zresztą miał swoją wersję wypadków, której się trzymał twardo. <noise> I szły zakłady o to, kto, kto będzie sprawcą, i tak dalej. Mnie się to bardzo podobało, taka troszeczkę taka rosyjska ruletka. Fajnie. Tak, Fajnie. ja myślę, że, to, że znaczy to dobrze działało. Wydaje mi się, że to był głównie zamysł dla młodej obsady. Dla tej, bo z racji tego, że duża bardzo część tego scenariusza, to jest jednak wątek licealny. Tak, bo licealiści. jednak śmierć e, bohaterki to jest e, młoda dziewczyna, która jest licealistką. I wydaje mi się, że jakby ta, ten sam wątek i ten, 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 ta sama intryga była przeprowadzona wśród starszych aktorów, to prawdopodobnie nie zrobiliby tak bo jednak wiadomo, że starsi aktorzy, bo tam wielu naturczyków też jest i tam wielu bardzo Ten młodych ogromna, ludzi. To ogromna. Obsada. Dokładnie, i tak. gdyby, i gdyby musieli być konsekwentni, nie mogli dać starszym aktorom wersji dziesięciodcinkowej, a młodszym dziewięciodcinkowej. No bo wiadomo, że ktoś by kiedyś coś powiedział. Sypną. A taki, taki, nazwijmy to, młodzi ludzie w wieku licealnym, jakby wiedzieli na przykład, że być może któryś z nich jest zamieszany w takim, a nie innym kontekście w zabójstwo głównej, czy znaczy tej, tej bohaterki, no to prawdopodobnie od samego początku chcieliby to grać. A cały pis polega na tym, że nie można było tego grać. I to też było bardzo dobrze przemyślane przez twórców, żeby, żeby po prostu aktorzy nie, nie, nie sprzedawali żadnej aury, która będzie mylna nie w tym kierunku, w którym chcieliby twórcy. I wydaje mi się, że to była bardzo dobra decyzja. A mimo to faktycznie podkręcało taką aurę tajemniczości. Tak, tak. Ponieważ my, jako ludzie musieli, musieliśmy mieć, nazwijmy to, wyostrzone zmysły, i obserwować po prostu, co, kto, jak się zachowuje, może ten że on na przykład już gra to, że on zabił i wtedy ja patrzę na niego. Jakby to, to, że rodzi siatkę, siatkę spojrzeń, siatkę zachowań i to jest ciekawe cholernie. W jakimś takim zamyśle to, to przypomina daleko mi taką grę ym, ogniskową pod tytułem Mafia, gdzie mm -hmm. nikt nie wie, a wiadomo, że wśród nas jest ktoś, mm -hmm. kto mm -hmm. zrobił coś złego. Tak, ale to w ogóle też trochę przypominało, znaczy, wiadomo, w takim fikcyjnym dość wymiarze, taki eksperyment trochę socjalny. W sensie ja bym chciał być na miejscu reżysera e, i obserwować to, co kto sobie roi. I to, kto jaką gierkę rozgrywa, bo może ktoś udawać, że wie, no nie wiem, to, 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 to jakby towarzyszyło temu też taka fajna atmosfera, myślę, ale, ale główny zamiar, myślę, to był jednak, żeby ta, ta licealna część obsady, żeby po prostu tam nic się nie wymknęło spod kontroli, bo mogłoby być... Mogłoby być po prostu nie tak, jak powinno być. Łukasz Polkowski, wchodząc na plan tego serialu, był właściwie świeżo po sukcesie Bogów. Jak, jak panowie wspominają, też to doświadczenie, to spotkanie na planie z tym właśnie reżyserem. Mm. Myśmy się, zresztą myśmy się spotkali, tak jak sobie próbowałem przypomnieć po, po, początki tego, tego całego spotkania z Łukaszem. Myśmy się spotkali przecież tak, na próbnych zdjęciach. Tak mi się wydaje. No? Tak. I e, e, ja wtedy nie, nie skojarzyłem, dlatego że Jeszcze jako, jako, tak, jako nieposiadacz, nieposiadacz telewizora, nie, nie, nie zawsze. Mam nadzieję, że to nie będzie niegrzeczne w żaden sposób. Nie zawsze kojarzę nazwisko z twarzą. Ale Łukasz był wtedy przed sukcesem swojego filmu. Natomiast już wtedy przykuł moją uwagę niezwykle oszczędnymi, ale również niezwykle cennymi uwagami i, i swoimi tym, czego oczekuje i sposobem, w jaki prowadzi te próbne zdjęcia. Myśmy na różne sposoby rozgrywali tę scenę, którą mieliśmy do rozegrania i tak, i tak, i poprosił też o improwizację. I wtedy, wtedy miałem taki, taki, zajarzyło mi w głowie taki refleks, że z tym facetem chciałbym pracować, bo czuję, żebym się z nim dogadał. Że rozumiem, rozumiem, co do mnie mówi. Nie opowiada mi od stworzenia świata, od dinozaurów, tylko mówi mi: więcej zielonego, ciszej, głośniej, ale pomyślałem sobie, obdarzony jest wrażliwym uchem na kłamstwo chyba, na fałsz i jest świetnie przygotowany i wie, co chce zrobić. I potem, jakby to wszystko ucichło, nic się nie działo. Nie było żadnych, ja nie miałem w każdym razie żadnych przecieków, że no, no dobre, dobrze to wypadło i tak dalej, i tak dalej. Potem jakby sprawa wróciła, potem już było po sukcesie filmu i to była radość duża, że z takim reżyserem. Potwierdziło się to na planie, no bo myśmy pracowali z wielką pasją, myślę, myślę, że to potwierdzisz, nie? że tam tak, szła ja, robota no. bardzo dobrze. Ja z Łukaszem hmm, poznaliśmy się w zasadzie na tych zdjęciach próbnych i od tego momentu hmm, ja się z nim bardzo, bardzo mocno zakomplowałem. Hmm, w Łukaszu jest hmm, pe pewna taka bezpretensjonalna prostota i ja bym to nazwał swego rodzaju nawet ulicą. On tego nie kryje, że on jest z Warszawy, wychował się na ulicy i tak dalej, i tak dalej. I jest swego rodzaju też ulicznikiem. I na ulicy, tak zwanej ulicy, panują dosyć proste zasady. Po prostu mówi się prawdę, bo jak nie, to się traci zęby. I ja myślę, że to jest ta bezkompromisowość, ta taka bezceremonialność Łukasza Prawdomówności. I, 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 i ja mi się z nim fantastycznie pracowało, dlatego, bo. Ja znaczy oczywiście, jak to w każdej relacji, jest dużo nienawiści i dużo miłości. I, i ja miałem momenty, tak samo jak z Wojtkiem Bokenheimem, cośmy na koniec dzień wspominali bardzo życzliwie, że żeśmy się kopali po prostu przy pracy nad tym, bo ja, miałem, bo ja jestem bardzo aktywny scenariuszowo w ogóle. Ja nie umiem przejść do projektu i po prostu zagrać co trzeba i pójść do domu, zrobić sobie kolację i spać. Ja przed, przed planem, przed każdym, przed każdym dniem, czy przed w ogóle przed rozpoczęciem zdjęć jestem po prostu cholernie in, intensywny scenariuszowo. I ja przychodziłem z innymi koncepcjami, z kompletnie rewolucyjnymi pomysłami odnośnie scenariusza i odnośnie tego, jak tutaj tą historię tego chłopaka przedstawić i jak to... No i pamiętam, że były takie momenty, że, że później żeśmy to wspominali, że było ostro, ale, ale w zasadzie wydaje mi się, że tylko to się później pamięta, znaczy ja tylko to pamiętam, bo ja takich lelum po lelum relacji bardzo dyplomatycznych i takich, M, tak oczywiście zrobię, tak proszę, wie Pan, mam do Pana takie pytanie, prośbę, mógłby Pan to zagrać w ten sposób? Nie, proszę Pana, nie. No ja tak nie umiem po prostu. Ja uważam, że powinna być. Yy... Każde spotkanie twórcze jest prostu konfliktu. Zawsze jest konflikt. No nie, jest dwie konflikt, siły twórcze, jest to nazwijmy to siłami twórczymi, ponieważ ja nie uważam, że aktor to żaden od twórca. Dwie siły twórcze się spotykają w celu jednym. Tylko że czasami w, tym obu siłom wydaje się, że każdy zmierza w inną stronę, ale zmierzają w tą samą, tylko nie mogą się dogadać. A myśmy z Łukaszem właśnie nie mieli tej różnicy. W sensie, że, żeśmy się walili po mordach, ale w jednym kierunku. Bo czasami jest tak, że aktor chce swoje przemycić. No, ja nie lubię takich, takich zabiegów, bo to jest dla mnie e, nieczyste. I, I ja przede wszystkim mam pomóc projektowi, w którym zostałem obsadzony. I to jest moje zadanie. Ja muszę wypróć flaki po prostu, żeby to miało sens i ręce i nogi, żeby ludzie coś z tego mieli. No bo przecież robimy to dla ludzi. Nie? Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Sebastian Dabiański, Grzegorz Namiecki. Dziękujemy. Pani Katarzyna i Grzegorz Molendowie, dobre duchy naszej szkoły. Pan Paweł Zawacki będzie w drugiej, a nowym polonistą. O, to będzie pan uczył naszego Jaśka i Julkę. A może dzięki panu przeczytają coś więcej niż tylko wpisy w internecie? Pani Katarzyna zajmuje się dziećmi z biednych rodzin w swojej fundacji lepszej jutro.